Dzień dobry, witam Państwa w nowym 2024 roku. Szanowni Państwo, w Polsce nadal jest czynnych ponad 360 tysięcy kredytów frankowych. Na koniec zeszłego roku w sądach polskich było około 150 tysięcy spraw frankowych, z czego 11 tysięcy zakończyły się wydaniem prawomocnych wyroków. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się do podjęcia jakichkolwiek działań związanych z ich kredytem udzielonym we frankach szwajcarskich, które obawiają się długotrwałego i kosztownego procesu, chciałbym poinformować, jakie zmiany czekają nas w 2024 roku związanych z tak zwanymi sprawami frankowymi. Jednak w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że statystyki sądowe są nader pozytywne dla konsumentów, ponieważ szanse na wygrane sprawy sądowe wynoszą aż 98%. Dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się do złożenia pozwu przeciwko bankowi, ze względu na obawę długiego procesu, mam dobre wiadomości. Przede wszystkim od kwietnia 2023 roku zmieniła się właściwość sądów w sprawach frankowych, co pozwala na równomierne rozłożenie spraw w sądach krajowych, wobec czego 28 Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, tzw. Wydział Frankowy, zostanie znacznie odciążony. Zmiany te również przywróciły jednoosobowe składy orzekające w sądach apelacyjnych, co również przyczyni się do sprawniejszego orzekania w sprawach frankowych w sądach drugiej instancji. Wpływ na usprawnienie postępowania sądowego, zdaniem wielu osób zajmujących się problematyką spraw frankowych w 2024 roku, będzie miało wprowadzenie rozwiązań cyfryzacji, takie jak e-doręczenia oraz możliwość przeglądania akt przez pełnomocników za pośrednictwem portalu informacyjnego czy pobierania cyfrowych wyciągów. Zgodnie ze zmianami Kodeksu Postępowania Cywilnego 14 marca zostaną wprowadzone na stałe rozprawy zdalne, które pierwotnie zostały wprowadzone jedynie na czas pandemii. Zgodnie z zapowiedzią ministra sprawiedliwości zostanie zwiększona ilość sędziów oraz personelu pomocniczego sądów dedykowanych do spraw frankowych. Do wyżej wymienionych spraw liczba etatów ma się zwiększyć o 58 sędziów, 58 asystentów oraz 118 urzędników sądowych. W tym miejscu wspomnieć również należy, że najnowsze orzecznictwo TSUE umocniło jeszcze bardziej pozycję konsumenta w sporach z bankami. Rozstrzygnięcia TSUE ostatecznie zablokowały obawy przed pozwami banków przeciwko kredytobiorcom. Orzeczenia TSUE zanegowały prawo banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub jego waloryzacji. Ułatwiły uzyskanie wstrzymania spłat rat kredytu na czas trwania procesu przez zabezpieczenie. Kredytobiorcy uzyskali prawo do odsetek za opóźnienie za cały czas trwania sporu, co może również przyczynić się do odstąpienia przez banki od składania apelacji. Co również istotne, Sąd Najwyższy zakomunikował, że wznawia pracę nad tzw. dużą uchwałą frankową, które zostały zawieszone na skutek konfliktu w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego pomiędzy starym a nowym składem sędziowskim. W dniu 9 stycznia bieżącego roku TSUE wydało postanowienie, którym uznało za niedopuszczalne pytanie prejudycjalne zadane przez starych sędziów we wrześniu 2021 roku o prawidłowość powołania nowych sędziów. Akta sprawy zostały już odesłane z Luksemburga do Warszawy i Sąd Najwyższy może z pełną parą przystąpić do prac. Jednak ciężko jest w tej chwili jednoznacznie określić, kiedy te prace ruszą, a jeszcze trudniej powiedzieć, kiedy się skończą. W związku ze wszystkimi korzystnymi dla konsumenta wyrokami TSUE, złożenie pozwu w sprawie dotyczącej kredytu frankowego będzie najlepszą inwestycją dla konsumenta, który otrzymał kredyt we frankach szwajcarskich. Zwiększenie kadry pracowniczej w sądach, jak również cyfryzacja postępowania, znacznie przyspieszy i usprawni proces w tzw. sprawach frankowych. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.